tym filmie możemy zrobić zbroję z każdego przedmiotu w Minecrafcie. Będziemy mogli mieć zbroję z liści, która daje nam latanie, zbroję z TNT, która tworzy wybuchy, czy nawet zbroję z bedrocka, dzięki której będziemy mega twardzi. I wiele, wiele więcej fajnych zbrojek. Zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. O, ale to była piękna noc, Dyzio. Hej, chłopaki. Hej, Filo. Nie uwierzycie, co się stało. Byłem w lesie i spotkałem magiczną wróżkę. A nie uwierzysz, co ona mi powiedziała. Przedziła mnie, żeby nie wchodzić do zakazanego drzewa. Okej, w takim razie chodźcie, chłopaki. Idziemy do lasu i do zakazanego drzewa. Tak. Co to robi świnia? Oj, świnka jeździ na kolejce. Ja też chcę. To jest chyba coś niemożliwego. Dobra, tu mamy las. A gdzie jest to zakazane drzewo? Ale czerwone, piękne drzewa. Nie, jest ohydne. To nieprawda, jest śliczne. No nie, to chyba o tym drzewie ona mówiła. Że co? To jest zakazane. Co się stało? Widziałeś to, Nunu? O nie, jak to jest możliwe? Czekaj, wejdę. A, o nie. Uch, serduszka mi zostało. Na tym świecie możesz tworzyć zbroję ze wszystkiego. Powodzenia w przejściu gry. Ja chcę zrobić zbroję, no nie wiem z czego. Z dirta. Okej, widzę, więc praktycznie już mnie stać na tą zbroję. Zobaczmy, jak to się kraftuje. Faktycznie, ziemia helmet. O mój Boże, teraz klata. I patrzcie, widzowie, teraz to wszystko ubiorę. Patrzcie, jestem w zimowej zbroi. Wow. Ziemiowej zbroi właściwie. Wow, naprawdę super wygląda, ale chyba nie jest zbyt mocna. Właśnie też mi się wydaje, że nie jest zbyt mocna, bo ma E+1 do zbroi, czyli jest mocno średnia. Ale dobra, na sam początek to może być. W takim razie musimy teraz zrobić zbroję z kamienia, widzowie. Więc szybko tutaj wykopię sobie i stworzę kilof. Wow, zobacz, Nunu, Dyzio z góry leci. Co? Co to jest? Jak ty to robisz, Dyzio? To ja mam zbroję z liści. O mój Boże, zbroja z liści. Daj tu na chwilkę, muszę to przetestować. No dobra. Dobra, dzięki, w takim razie. Okej, wyjmę właśnie tą zbroję beznadziejną. I teraz weźmiemy tą z liści. I co? Nie dostanę obrażeń od upadku? Nie. Okej, widzowie, teraz pójdziemy na dach właśnie tej wioski. I zobaczcie, dobra, faktycznie coś jest nie tak. Ej, widzieliście to, widzowie? Jeszcze raz, bo to było niesamowite. Idę właśnie tutaj na górę. Okej, podbudujemy się tym razem jeszcze wyżej. I zobaczymy, widzowie, jak to działa. Dobra, 3, 2, 1, let's go. O mój Boże, ja mogę latać, widzowie. Więc widzowie, nakupałem tyle bruku. A ty już to masz? No, ale ciekawe, co ona dodaje. Tu jest chyba napisane, że ona jest bardzo ciężka. Ej, dobra, okej, w wodzie. Ciekawe, czy coś się stanie, widzowie, ale ja też chcę ją zrobić. Poczekajcie, wrócę się. Ej, Nunu, zobacz tutaj. Co? Ty jesteś cały niebieski. Tak. Ale jak to możliwe? Co ona ci daje? Patrz, Nunu, nie dostanę w ogóle obrażeń. Ej, co jest? Ej, co? Zlagowało cię, ale faktycznie, no, nie dostajesz obrażeń. Dobra, ciekawe właśnie, jak sobie radzi Filo. Teraz założymy tą zbroję z kobla i pójdziemy sprawdzić. Filo, halo. Jestem, testujemy to razem, Nunu. Tak, szybko idę, w takim razie idziemy zatonąć. Okej, idę zatonąć pod wodą. Dobra. Let's go. 3, 2, 1. Okej, dobra, idź. Ej, co, faktycznie, zobaczcie, widzowie, ja tego nie robię, przysięgam, to mnie sprowadza na dno, nie mogę się stąd wydostać. Zobaczcie, zaraz zginiemy. Tylko zdejmuj zbroję, Nunu. Nie mogę w tym pływać, o nie. Dobra, okej, w takim razie w chemii akurat mogę. Dobra, muszę, widzowie, stąd wypłynąć, ponieważ w tej ciężkiej zbroi nie da się nic zrobić. Więc teraz, widzowie, stworzymy sobie dębowo-dyskową zbroję. Dobra, cyk, cyk. Więc widzowie, stworzyłem sobie właśnie całą dębowo-dyskową zbroję. Zobaczymy, co ona w ogóle robi. Więc widzowie, odkryłem, co ta zbroja robi. Przed chwilą moi przyjaciele właśnie mnie hitnęli. I zobaczcie, ta zbroja się sama naprawia. Jak to jest w ogóle możliwe? To jest coś niesamowitego, ale w takim razie w tej zbroi pójdziemy sobie teraz do kopalni. Co ty na to, Filo? Myślę, że to bardzo dobry pomysł, bo tam jest wiele surowców do przetestowania. O tak, dobra, ej, może w tam dziurę pójdziemy, idealnie. Ej, ciekawe, czy da się zrobić w ogóle z węgla i ciekawe, co to dodaje. Ej, no, zbroja z węgla trzeba szybko zrobić. Więc widzowie, teraz sprawdzimy, czy jest w ogóle zbroja z węgla. Ej, co jest? Nie ma, a miało być z każdego przedmiotu, a szukali nas. Dobra, idziemy w takim razie niżej. Tu mam w ogóle żelazo, ja myślę, że to jest dobry pomysł, żeby właśnie uzyskać żelazny kilo. Ej, Nunu, ty chyba coś oszukiwałeś. Zobacz, ja mam zbroję z węgla. Ale wiesz co, ja ją chyba źle zrobiłem. Czy ty ją zrobiłeś z bloków węgla? No, no właśnie, bo to z bloków było trzeba, a nie zwykłych. A
no dobra, w takim razie. Ej, a co ona robi? Zobacz teraz, wystarczy, że wykopię to żelazo i ono się samo przepala. O mój Boże, widzę, zobaczcie, ja tego nie mogę robić, a Filo jak wykopię właśnie, mu się od razu przepala. To jest naprawdę niesamowite. A proszę, teraz złoto, złoto. A zobacz teraz, ciekawe, czy uda mi się to złoto wykopać? Tak, udaje mi się normalnie złoto wykopać. O mój Boże, ja chcę jeszcze więcej złota, wykop mi to, Filo. Proszę bardzo, Nunu. Dziękuję ci, a możesz mi oddać tą zbroję? No jasne. Dobra, to ty w takim razie masz te zbroje inne, okej, proszę, żebym tego nie trzymał. A więc teraz widzowie, ja muszę przetestować tą zbroję, bo jest naprawdę niesamowita. Okej, dobra, i będę miał w ogóle żelaza od razu przepalonego. Wow, mi by zajęło to naprawdę dużo więcej czasu. No dokładnie, dobra, teraz wypadałoby zrobić jakieś tulsy. O mój Boże, co jest? A ja, patrzcie, mam zbroję z TNT i mogę wybuchać wszystko. Ej, co jest, ile to w ogóle bijesz, jak to jest możliwe, o nie. Ej, daj mi to przetestować. No nie wiem, bo to moja ulubiona zbroja, tyle ją zbierałem. Ale ona jest czerwona. Ale oddasz mi ją? No oddam. No dobra. Więc widzowie, teraz testujemy tą zbroję, ale mi pasuje. Dobra, 3, 2, 1, o mój Boże. Nie, no to jest naprawdę coś pięknego. A jakby dobra, tak spawił? Nunu, oddawaj mój item. A ja ci tego nie oddam. No nie, oddaj mi. No dobra, to chodź. Dobra, już ci gdzieś oddaję, zaraz w ogóle się zużyje ta zbroja. W takim razie może pójdziemy teraz niżej po diamenty. Idziemy do Netheru. Zeszliśmy sobie niżej do kopalni, widzowie, i zobaczcie, od razu mamy redstone, więc robię sobie redstone nową zbroję, bo jest naprawdę niesamowita. Okej, zbierzemy to wszystko. Okej, dobra, mamy. Ej, chłopaki, gdzie zniknęliście? Na tobą, zobacz, jak jestem szybki jak strzała. Co jest? Jaki ja jestem niebieski. Ej, co wy macie za zbroję, Dysio? Dysio, ja chcę twoją zbroję, daj mi ją na chwilę. No ale oddasz mi, bo ja lubię być ultra szybki. No dobra, daj mi ją. No dobra, łap. Okej, dobra, widzę, będziemy teraz naprawdę szybcy, okej. Co to jest za efekt? Jak to jest chyba ze Speed 5 nadany? O mój Boże, kocham tę zbroję. Moja zbroja dodaje cały czas punkty expa. To jest lepsze od jakiejś szybkości. Ej, co to? Jaki już masz level? 4, ale cały czas leci do góry. O mój Boże, to są diamenty! Zobacz, Dysio! A my teraz, widzowie, zrobimy sobie diamentowy kill off. Okej, let's go! I będziemy mogli szybko to wykopać. Ale może teraz założę sobie jeszcze raz tą zbroję. Ej, Nunu! Chodź zobaczyć, to jest portal! Jakim cudem? O mój Boże, portal! Dobra, wchodzimy, kto pierwszy? A, ja chcę wejść! Widzowie, mamy fortecę, zobaczcie, tam już są blazy i właśnie wszystko. O mój Boże, prawie spadłem, jestem taki szybki, zobaczcie, jak szybko buduję. A nie, co jest? Panowie, dawajcie tutaj ze mną szybko. A w ogóle nie wiem, czy wiedziałeś, ale z netherbricków mega spajna zbrojka. Z netherbricków? Co? Ty chyba to powiedziałeś. Dobra, w takim razie stworzymy sobie z netherbricków. Dobra, widzowie, muszę to zobaczyć, zobaczcie. Co jest? Dwa dodatkowe serca dostałem. I tutaj mamy dwa do odporności na odrzut plus maksymalnego zdrowia. Nie, no naprawdę kozackie. Dobra, idziemy się bić z blazami. Mogę już chyba zrobić zbrojkę, tylko musimy ich jak najszybciej, żeby nam nie przeszkodzili. Okej, dobra, idziemy teraz tutaj na górę. Zobacz, Nunu, ona jest cała czerwona. Chyba bardzo pasuje do ciebie. Co to jest za zbroja? No, z netherowych brodawek tutaj były, je znalazłem. Co? Daj mi ją. Okej, dobra, dzięki, Filo. Musimy teraz zamienić, widzowie. I będę cały czerwony. A w ogóle co nadaje, Filo? No, chyba to samo, co z dębowych desek. A, czyli taka sobie, czyli kiepska. Okej, w takim razie musimy iść teraz zdobyć szybko perły. Wow, zobaczcie, chłopaki, znalazłem bastion. O mój Boże, to bastion, Dysio, idziemy. Tak, idziemy do bastionu, bo musimy wytradować się z piglinami, żeby dały nam perły. Dobra, dawaj im złoto, będą nas bić. No właśnie tak, musimy im dać złoto, panie piglinie, proszę, od perełki. Co to, żelazne jakieś prędkość dusz? Nie, to nie chcę tego, co to w ogóle jest, dobra. No, no, zobacz, co wyrzucił piglin za tobą, nie widziałeś? 5 pereł, o mój Boże. Ja też mam perły, chłopaki. Ja mam 8 pereł, czyli razem mamy 13. 13, o mój Boże, daj mi wszystkie, Filo. No, no, mamy naprawdę dużo pereł, ale też mam tutaj blaze rody, więc możemy zaraz iść do endu. To dobra, tylko weź tego świniaka, bo je biję. A, dobra, uciekamy. O nie, dobra, widzowie, teraz musimy się wydostać do normalnego świata, bo to, co tu się dzieje, to jest przegięcie. Dobra, mamy teraz 13 pereł i 11 blaze'ów. Prawdopodobnie nam
starczy, więc idziemy teraz do normalnego świata. Już właśnie wyszliśmy do normalnego świata, także teraz pora zrobić perły. O tak, i w końcu pójdziemy do Endu. Tak, i do smoka, dobra. A, krawnik już miałem, a mój Boże, dobra, nieważne. Więc teraz pora zrobić naprawdę dużo perł. Dobra, panowie, pora teraz sprawdzić, w którą stronę musimy iść. Dobra, w tamtą, let's go. Idziemy za tobą już, Nunu. Okej. Więc widzowie, to już to miejsce. Zobaczcie to, jak rzucę tutaj perełkę, to nurkuje ona, widzieliście? Będzie tak nurkować, zobaczcie, właśnie tam. Więc skopujemy się szybko na dół. Ej, dobra, już jesteśmy tutaj, widzowie. Mamy w ogóle tutaj szkielety, dobra, wchodzimy tutaj. O nie, creepery. Uwielbiam creepery. Jak to możliwe, że uwielbiasz creepery? On mnie prawie wysadziły, dobra, idziemy szybko do smoka. Może, a no nie, może uda się z endu uzyskać jakieś przedmioty na zbroję. To będzie naprawdę ciekawe. Patrz, Nunu, jest portal. Gdzie jest portal? No tutaj, zobacz. Faktycznie, dobra, wszystkie perły tutaj musimy, widzowie, położyć. Okej, let's go. Nunu, lecimy. Nie wskoczyć, tą zbroję sobie zrobiłem. Ja mam jeszcze jedną super zbroję, Nunu. To tą mogę ci dać, trzymaj. O mój Boże, dzięki, Dyzio. W takim razie założymy to sobie. Co jest, ile ja mam HP? O mój Boże. Dobra, teraz musimy to wszystko wyregenerować. Dobra, to wskakujemy do tego portalu. Ja wskakuję pierwszy. Let's go, lecimy. O mój Boże, gdzie jesteśmy? Jesteśmy tutaj, widzowie. Dobra, teraz trzeba się podbudować. No, no, a ja słyszałem, że dobre zbrojki są jeszcze z Endstone'a. Dobra, trzeba właśnie to sprawdzić. Dobra, testujemy, widzowie, zbroję z Endstone'a. Okej, w takim razie już mnie stać na to, widzowie, i zobaczymy, co ona robi. Filo, czy ty już wiesz, co ona robi? No, ale musisz przetestować to sam, bo to jest zbyt fajne. To jest takie fajne. Dobra, ubieramy to, widzowie, okej. I teraz popatrz się w jakieś miejsce i kliknij R. O mój Boże, dobra, tam na przykład, widzowie, albo tu. Tepa nas, co jest, widzowie, dobra. A tutaj zobaczcie, widzowie, jak nas fajnie tepa. O mój Boże, jestem jak Enderman. Dobra, niszczymy kryształy, kto zniszczy więcej. Okej, dobra, więc w takim razie ja się tutaj wdrapuję. Dobra, ej, co jest, nie ma kryształów? Co się stało? Zniszczyłem już wszystkie, bo mam taką super zbroję i trójząb. O mój Boże, ty masz faktycznie jakąś fajną zbroję. No, nie ma dosłownie żadnych kryształów. Dobra, widzowie, idziemy tam na dół. Dobra, R, mogę się teleportować. Teraz zobaczcie, oni biją tego smoka. Dobra, ja będę bił tutaj z nimi, let's go. Ko, szybko trzeba go pokonać. Dobra, jest, udało się. Pokonaliśmy smoka, panowie. Udało się. Tak, udało nam się, po takim czasie. Ej, czemu ty latasz, co jest? To było naprawdę niesamowite przeżycie z tymi zbrojami, widzowie. Także zbieramy sobie expa i przychodzimy grę.